Witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszej konferencji prasowej, proszę Państwa, która jest poświęcona takiemu symbolicznemu oddaniu fragmentu zmodernizowanej ulicy Dąbrowskiej, która jest położona w gminie miasto Tomaszów Mazowiecki. Proszę Państwa, to jest inwestycja na poziomie 1 260 000 zł, zrealizowana przy pomocy miasta Tomaszów Mazowiecki. Bardzo serdecznie dziękuję tutaj panu prezydentowi, na ręce pani prezydent, które witam bardzo serdecznie. Ta pomoc finansowa miasta przy tej inwestycji to kwota niebagatelna 420 tysięcy złotych. Mamy również zaangażowane środki rządowe. Kwota 200 ponad 50 tysięcy złotych to środki z Ministerstwa Infrastruktury. Środki powiatu, środki własne to prawie 600 tysięcy złotych. Proszę Państwa, pokazujemy na kolejnych konferencjach, że staramy się dostrzegać potrzeby na terenie całego powiatu. Byliśmy w gminach, pokazywaliśmy wyremontowane drogi. Dzisiaj jesteśmy na terenie naszego miasta, które jest stolicą powiatu. Bardzo cieszymy się, że udało się zrealizować tą jakże bardzo istotną, ważną inwestycję. Oczywiście to, co mogę tutaj powiedzieć w imieniu Zarządu Powiatu i może Rady Powiatu Tomaszowskiego, to że jest to, proszę Państwa, pierwszy etap związany z modernizacją tej drogi. W kolejnym będziemy chcieli już tutaj iść w kierunku cmentarza położonego przy tejże ulicy. Wiemy, jak wygląda sytuacja tam z miejscami parkingowymi, jaki jest stan techniczny i chcemy to po prostu realizować w kolejnych etapach. Proszę Państwa, na tej konferencji witam bardzo serdecznie zastępcę prezydenta, panią Izabelę Śliwińską. Witam wicestarostę tomaszowskiego, pana Leszka Ogórka. Witam członka Zarządu Powiatu Tomaszowskiego, panią Elżbietę Łojszczyk. I witam również bardzo serdecznie zastępcę dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych, pana Piotra Fijałkowskiego. Proszę Państwa, w tej chwili chciałbym głos oddać tutaj pani prezydent. Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu, szanowny panie starosto. W imieniu pana prezydenta miasta Tomaszowa Mazowieckiego, pana Marcina Witko, chciałabym serdecznie podziękować za tą inwestycję, która została zlokalizowana na terenie naszego miasta. Piękna droga, na którą dosyć długo czekaliśmy. Kiedyś jeden z radnych powiedział, że ta część miasta, która jest drogą, drogą wlotową do naszego miasta, została zapomniana przez ludzi i przez Boga. Okazuje się, że nie, że doczekaliśmy się pięknej inwestycji. Została ona wykonana bardzo sprawnie, bo już w miesiącu sierpniu udało nam się decyzją Rady Miasta wesprzeć tutaj powiat kwotą 420 tysięcy złotych i udało nam się sprawnie przeprowadzić wspólnie z powiatem tą właśnie inwestycję. Nie tylko prace naziemne, czyli odprowadzenie kanalizacji deszczowej, ale również prace ziemne, ale przede wszystkim chodniki, które przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa naszych mieszkańców, a sama droga, wiadomo, że poprawi jakość podróżowania wszystkich osób, którzy podążają tą drogą. Ta droga jest dosyć często uczęszczana zarówno przez pieszych, ale również służy, okazuje się też celom rekreacyjnym, bo dużo ludzi korzysta tutaj z rekreacji. Jest to pętla szlaku rowerowego, który prowadzi do Zalewu Sulejowskiego. Stąd też z ogromną nadzieją patrzymy w przyszłość i myślimy, że w kolejnych latach równie owocna będzie ta współpraca i uda nam się zrealizować dalszy etap modernizacji tej właśnie drogi, która prowadzi do gminy wiejskiej. Przy okazji być może tutaj pan wójt też będzie wyrazi chęć partycypacji i podpisania wspólnego porozumienia i będziemy mogli tutaj zrealizować nasze wspólne cele, które służą poprawie jakości życia naszych mieszkańców.
Niezwykle ważne dla nas jako mieszkańców miasta jest również wybudowanie parkingu przed obiektem, którym jest cmentarz komunalny. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję pani prezydent. A teraz zapraszam do zabrania głosu wicestarostę Tomszowskiego, pana Leszka Ogórka. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Proszę państwa, cieszę się bardzo, że ta inwestycja mogła wreszcie zostać zrealizowana. Proszę państwa, ta kanalizacja została zbudowana praktycznie od podstaw, bo nie było tej kanalizacji burzowej. Następnie został położony dywanik asfaltowy i zostało wykonane oznakowanie poziome i pionowe. Proszę państwa, ta inwestycja mogła powstać właśnie dzięki bardzo dobrej współpracy tutaj dwóch samorządów, które właśnie przyczyniły się właśnie do powstania tej drogi. I na ręce właśnie pani prezydent chciałbym podziękować panu prezydentowi Marcinowi Witko za właśnie bardzo dobrą współpracę, za podejście po gospodarsku do tego zadania i również dziękuję wszystkim, którzy w ogóle przyczynili się do powstania tego, i radnym powiatowym, i miejskim. Także dziękuję bardzo i liczę na dalszą współpracę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, zapraszam jeszcze do zabrania głosu zastępcę dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych, pana Piotra Fiałkowskiego. Dzień dobry. Proszę państwa, przede wszystkim chciałbym podziękować panu staroście za możliwość realizacji tego zadania, o które tak wiele lat wielu ludzi zabiegało. Dziękuję również za skuteczne pozyskiwanie tych środków zewnętrznych, bo to ponad 50% wkładu jest w tej inwestycji. Kanalizacja deszczowa wybudowana w ulicy Dąbrowskiej między innymi umożliwi nam rozbudowę w dalszej części, tak już wcześniej wspomniano, tej kanalizacji aż do miejscowości Wiaderno, które się mocno rozbudowywuje. Dzisiaj możemy tutaj stać spokojnie, bez żadnego narażenia na to, że zostaniemy ochlapani. Wiele interwencji na tej drodze było związane z tym, że ludzie zgłaszali, że są zabrudzone płoty, niszczona jest droga. Dzisiaj mamy kanalizację, która sprawnie działa i nie ma z tym najmniejszego problemu. Także dziękuję bardzo wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tego zadania. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, w tym miejscu oczywiście chcę bardzo serdecznie podziękować naszym tomaszowskim mediom za to, że państwo jesteście razem z nami przy tych istotnych, ważnych sprawach, przy tym przekazywaniu dobrych i bardzo dobrych informacji. W roku 2021 było ich wyjątkowo dużo. Mam taką nadzieję, można powiedzieć przekonanie, że w roku bieżącym 2022 również będziemy często państwa zapraszać i przekazywać takie dobre informacje. Ta współpraca tu z samorządem miejskim, z samorządami gmin układa się bardzo dobrze. Wszyscy widzą potrzebę współdziałania, żebyśmy mogli działać na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu tomaszowskiego. I to, co proszę państwa jest bardzo ważne, to co jest istotne, pozyskujemy bardzo skutecznie środki również z Urzędu Marszałkowskiego. Dotacje przyznawane przez pana wojewoda to też dotacje na poziomie 80%, a liczymy je również, że będziemy mogli pozyskiwać środki, to znaczące z Polskiego Ładu. W tej chwili przygotowujemy się do złożenia wniosków na kolejne 3 zadania, ale to, co tutaj jeszcze wspomniałem, istnieją, dalej funkcjonują programy ministerialne, tak jak w tym przypadku mówimy o Ministerstwie Infrastruktury, więc chcemy skutecznie sięgać po wszystkie możliwe środki zewnętrzne po to, żeby tych inwestycji było jak najwięcej tutaj na terenie i miasta, i całego powiatu, i żebyśmy mogli po prostu przekazywać państwu takie dobre informacje. Bardzo serdecznie dziękuję.